Ej, a wy co? Co to za jakieś opalanko? Co to za żebra wystawione? Smażą się. Smażą się? MK, musimy sobie tam przy naszej willi basen wybudować, co? Żebyśmy sobie mogli wariować. Zostaw to przecież, to jest... No właśnie. MK to jest, jakbyście chcieli wiedzieć, to jest MK, to jest zbieraczka śmieci. Kwiatki? Ktoś coś chciałby powiedzieć? Przepięknie? No właśnie, ja też chciałem powiedzieć, że jest tutaj przepięknie. Piękne palmy po prawej, nie? Patrz, jaka taka łąka i jakie widoki. Jakie krowy fajne. Łaciate. Ale widoki. Ale widoki. Tutaj. Tutaj też po lewej takie widoki ekstra, nie? O, tam pan prowadzi krowę. No. Tak. Ale jest cudowne. No. MK, kolejne fajne miejsce, co? Fajne palmy znowu, nie? Fajne tereny, fajne łąki takie. Wow. Sorry. Ale patrz, jakie widoki. Wow. Tu chyba jakąś drogę robią po prawej. Kopią, nie wiem, co oni to kopią. Tam coś robią. Cały czas coś w budowie. MK, ale czadersko, co? No to stop jest akurat w każdym języku. Tam jest w lewo i idziemy w prawo. I idziemy tutaj w prawo do Uroa. Jedziemy. W końcu dojedziemy. Dojechaliśmy do wielkiego resortu w wiosce Uroa, do resortu Uroa Bay Beach Resort. Zobaczcie, to jest naprawdę duży resort, duży hotel, w którym jest bardzo dużo ludzi, bo jak zaraz wejdziemy do niego do środka, to zobaczycie, ile jest ludzi. A w oceanie tak naprawdę to kąpią się tylko dwie osoby. W oceanie kąpią się tylko dwie osoby i trzy, a cała reszta jest po prostu w hotelu, przy basenie, więc jaki tego wniosek? No, że fajnie mieć ocean blisko miejsca zamieszkania, ale wszyscy i tak wolą siedzieć na leżaku przy basenie, pić drinki, coś jeść i dzieci w basenie i wszyscy korzystają z basenu, a nie z oceanu. Ale ocean musi być. Ale wieje dzisiaj mega wiatr. Jak jedzie się na skuterze, to też właśnie mega wieje. Może teraz będziemy mieć bardziej z wiatrem, bo teraz tu mieliśmy pod wiatr. Tutaj na tym murku dokładnie rok temu siedzieliśmy z Dorką. Znaczy nie rok, półtorej roku byliśmy tutaj na wakacjach. Możecie zobaczyć sobie na moim kanale filmy sprzed półtorej roku. No, filmy sprzed półtorej roku właśnie były kręcone z tego hotelu. Tak. Właśnie z tego hotelu były kręcone filmy z tych basenów, które tutaj są. Bar chyba tak, ale tutaj ta restauracja już działała. Tak, ale... No. Tutaj właśnie, tu już żeśmy chodzili półtorej roku temu. Dzisiaj przyjechaliśmy w odwiedziny. Zobaczyć, czy coś się zmieniło. Chyba tylko więcej leżaków podokładane. I zobaczcie, tu ludzi jest pełno. W całym hotelu jest pełno ludzi. Mnóstwo ludzi. Duży resort, a nikt nie siedzi w oceanie. Tylko w basenie. Tutaj leżeliśmy, opalaliśmy się. Idziemy tam, gdzie spaliśmy? Chodźcie. Idziemy do miejsca, gdzie spaliśmy, do naszego pokoju. Tutaj często leżeliśmy. Tu.
tutaj w lewo. Bo byliśmy tu krótko. O, ale piękne widoczki. No. Piękny park. Piękne chatki. Patrzcie mi, jaki ptaszek. Tam, opa, poleciał. O, i zaraz w prawo. No ja też tak w sumie zapomniałem. Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. Wow, that is beautiful. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Ej, tutaj chyba było to takie fajne spa. Znaczy tak ładnie wyglądało, nie wiem, to tylko wtedy raz chyba w środku byliśmy, nie? Kojarzysz? Nie? Tutaj takie, tam takie, no, ładnie pachniało i tak ładnie było zrobione. Typu jakieś bardzo tak po europejsku, nowocześnie, elegancko. O, a myśmy zaraz tutaj spali po lewej. Ej, a tutaj pamiętasz, jak się ten hotel taki budował jakiś? No, ciekawe, czy się wybudował. I kurde, jak myśmy tu byli półtorej roku temu, to strasznie komary gryzły, nie? Gdzie myśmy byli? Tu? Chyba w tym pokoju tutaj. Nie, nie, bo tu już dalej nic nie ma. No tu albo tu, no więcej nigdzie indziej. No to może i na końcu. No, może i na końcu, no. Nie, chyba tam jednak. Dobra, idziemy jeszcze zobaczyć na hotel, który półtorej roku temu rozstawiał ściany. Patrzymy, co teraz jest. Piękne palmy. Wow, patrz, jaki hotel, Dora. No tu nic nie było. Tu śmierdziało tymi, tu śmierdziało trawą, pamiętasz? Co żeśmy chodzili i wąchali? Co na filmie sobie można pooglądać? Zobaczcie. Co to też będzie dalej pod Uroa? Na lewy? Może oni co to zrobili. Tutaj tylko coś, ktoś sobie ogrodził, ktoś inny. Tutaj ma fajną działeczkę, a Uroa może sobie tutaj zrobiła dalej. No bo widzisz, to jest jedno. Nie. Nie, no tędy, nie? Tędy, co myśmy szli. No, wtedy to tylko cegły stały. No, chłodzili, robili. Nie wiem. Tam jakiś fajny hotel się buduje. Bałagan. Plac budowy. No. Plac budowy. No, może i nie euro, a tylko tutaj im udostępniają ścieżkę. Sobie mogą być na plażę. Wow. O, piękny park. Co, idziecie dalej? Idziemy dalej jeszcze zerknąć. Woda skąd tak cieknie? No, to ile wody tu stoi, wow. Wow, tam cieknie ostro. Chyba coś wybiło. Rura chyba szczeliła jakaś. Co tam? No to
wracamy. Korzystając z okazji, że przejechaliśmy tyle kilometrów do takiego fajnego resortu, no to szkoda by było nie wejść do wody. Czekaj, położę. Emka, jak Ci się podoba tutaj? Fajnie? No to tutaj mamka zostawi rzeczy pod palmą, taką fajną. O, i wchodzimy do basenu. Pani ma ładnie telefon wsadzony za majtki. Ej, tu głęboko jest, musisz dopłynąć. Tu jest głęboko. No wiem. Zapędziłaś się, koleżanko, trochę. Płyń sobie tu przy brzegu, no. No płyń. Jak coś, to się chwycisz. Chwycisz się dna. Nie, nie robię bez tego. No nie. No i tak bym była sama. Ale fajnie wyglądacie w tej wodzie. Ale fajną macie tą wodę. Taką krystalicznie czystą. Słonko świeci. Co? Oj. Jak będziesz tak składanka, to tak będziesz jechał. No wiem, ale dobrze, że mam chociaż kąpielówki. No. 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 Ale fajne widoczki tu są. Płyń pod mostem. Płyń pod mostem. To jest głęboko. Dasz radę przepłynąć pod mostem? To dawaj. Jest, płynie. Płyń dalej, co tak krótko? Coraz głębiej? No. A przepłyniesz do końca, tam przez całe? Ja mam przesunąć. MK? Przepłyniesz cały basen? Jak coś, to cię mama złapie. Płyń jeszcze kawałek. Dorka, patrz na nią. Dawaj jeszcze kawałek. Jest, dała radę. Idę jeszcze, przejdę przez mostek. Jeszcze raz. Przejdę przez mostek jeszcze raz. Ja jeszcze tylko tu podejdę do oceanu na chwilę. Tu. Majtki z drutu. Oho, elegancja Francja. Te drzewa mi się tak podobają, one są takie fajne. Mega są te drzewa. O, i tutaj mamy już oceanik. Fajowo. Pizza and snacks, Urawa Bay Beach Resort. Zaraz zobaczymy menu, może coś zjemy. No i wiatr. No ale wiatr musi być, bo by się inaczej nie wytrzymało, bo 30 stopni bez wiatru to by było katastrofa przy tej wilgotności. A jeszcze ostatnia rzecz, to tam widzicie tą wysepkę, nie? To tam ostatnio z 2-3 filmy temu, może 4, jeździliśmy tam skuterem i nagrywaliśmy tam, takie były też fajne domki. Takie fajne domki, to tam możecie sobie zobaczyć z takimi malutkimi basenikami. Taki domek z malutkim basenikiem, kurczę, przed domkiem. To właśnie jest tam. To tam żeśmy jeździli, bo to jest jakieś 25 km od Dżambiani. Tam jest wyspa, tam jest Dżambiani, Madże Dżambiani, południe. A myśmy przejechali tam tak całe tu i przyjechaliśmy tutaj 60 km od Dżambiani, od stacji w Dżambiani. A tam jest jakieś 25. Szkoda, że tutaj się nie da, po prostu. To byłoby dużo bliżej. Dobra, idziemy zobaczyć ten menu. Ej, co to? Co to za jakieś wygrzewanie się? Tu nie jest w ogóle ciepła woda, tam była cieplejsza. No, to tylko taki bajer. Ej, wiecie, jak sprawy się mają? Jakbyśmy sobie chcieli coś zamówić do jedzenia, na przykład pizzę,
to musimy iść do recepcji, wziąć kartę, zapłacić tą kartą jakoś czy coś, nabić, a później iść i zapłacić w recepcji chyba. Właśnie nie wiem, idę się dowiedzieć, bo tutaj w restauracjach gotówką płacić nie można, ale jeść można, tylko trzeba iść do recepcji po kartę. Także idę się zapytam, bo może byśmy coś zjedli i się napili, co? Tak, napili na pewno. No. O, mam masaż rąk! Okej, okay, I go to the reception. No i patrzcie, mamy kartę, czyli możemy zamawiać bez problemu. Czyli jeśli nie jesteśmy gośćmi hotelowymi, możemy spokojnie sobie tutaj przyjechać, zamówić coś w restauracji, zjeść, napić się, skorzystać sobie w sumie z wszystkiego. Tylko zostawiamy ID, no ja akurat miałem prawo jazdy, to zostawiłem prawo jazdy i pan dał mi kartę i powiedział, że po prostu jak skończę tutaj sobie coś robić wszystko, zamawiać i tak dalej, to po prostu przychodzę, daję kartę, on sprawdza ile tam zostało nabite na tą kartę, płacimy, zostawiamy kartę, odbieramy swoje ID, no i sprawa załatwiona. Także tak to wygląda, elegancko, bardzo mi się to podoba. Bezkonfliktowo, bezproblemowo, Hakuna Matata, ale piękne widoki. O, takie widoki to mi się podobają. O, takie widoki są ekstra. Oj, pani, uciekaj, bo sobie chcę czasnąć fotkę. Dobra, fotka zrobiona. Co ty, z kołem ratunkowym pływasz? Dobra, mamy kartę. Możemy sobie coś zamówić. Nie wiem. Co, Mateusz? Ty jednak też masz też fajnie? Bardzo fajnie. Boże, tak pomalutku. Tak, tak delikatnie. Tylko schłodzić się nie da, bo taka ciepła woda. Tymka chciała przypłynąć, ale niestety nie dała rady. Dawaj, płyń, tata cię złapie. No dawaj. Zobacz, ale wałek. Zbieraczka śmieci. Po co to dotykasz? Ej, ale takich cudów to żeście nie widzieli. Patrzcie, jakie to są piękne żółte ptaki. No zaraz może zobaczycie. No, są, jest ich tu pełno. A te wszystkie kokony to są ich domki. To są normalnie ich domki. Te wszystkie takie tutaj brązowe kokony to są domki tych pięknych żółtych ptaszków. O tych tam właśnie, tylko słabo je tu w kamerze widać. O, tam jest. Piękny. Ja, ile ich tu jest, ile ptaków, ile kokonów, ile domków. A się drą? Ale mają tutaj śmieszne to. O, ale śmieszne, ale fajne. I siedzą w środku w tych kokonach. O. O. Hello. How are you? Okej, okay. Ma, wsiadamy na skuter, bo 60 km przed nami. No, spaliłeś się na skwarka, ale damy radę. A jeszcze 60 km przed nami. Zaraz zobaczymy. Czekaj, tylko znajdziemy kluczyk, szybko. Włączymy, zapalimy. Zerkniemy. Alright. Zaraz zobaczymy, ile dokładnie. 58 km od Dżambiani w jedną stronę. W jedną stronę 58 km. No i co? Fullback. Jeszcze niby, bo tam na stacji byliśmy, no ale tu zaraz zaczną troszeczkę szybciej spadać te kreseczki nasze. No dobra, spadamy. Żegnamy Uroa Bay Beach Resort Hotel. Żegnamy stare śmieci i wracamy na nowe śmieci. Ptaki się drą. Pa, pa. Bye, bye for now. O, jeszcze takie muszelki. O, ta to prawa jest fajna, nie? Ta
jest ulubiona, fajna taka. A ta jest taka, jaką ja znalazłam. No, eleganckie. Dobra, lecimy, bo kawał drogi przed nami. Dużo. No, godzinka to tak lekko.